That's when we kiss and kiss and kiss and then we kiss some more. Don't ask how many times we kiss at a time like this. Who keeps score? So I don't care if the sun don't shine. I'll get my lovin' in the evening time when I'm with my baby. Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Tyson i witam was w kolejnym odcinku z gry Don't Starve. I kontynuujemy sobie naszą przygodę. Ostatnio troszkę sobie pozwiedzaliśmy, pochodziliśmy. Wciąż jesteśmy głodni, niestety. I jakie są plany? Zaraz wam powiem. Może wybierzemy się w ten obszar. Musimy jakiś nowy obszar odkryć. Musimy zdobyć troszkę jedzenia. Z tym jedzeniem no na razie nie jest kolorowo, bym powiedział. Czekajcie, zrobimy sobie coś do jedzenia. Zjemy sobie to. Co to jest? Fuck. Nie powinienem tego jeść, no ale dobra, stało się. Bardzo fajnie przyjmujecie tą serię. Bardzo wam się podoba, fajna jest aktywność. I za to wam bardzo dziękuję. Naprawdę, to zawsze miło, jak jest fajna aktywność. Są łapki, komentarze. Ale wiecie jak jest chyba, każdy to lubi. No i dobrze, czekajcie, gdzie mieliśmy iść? Mieliśmy udać się bardziej w te rejony. No i tak zrobimy. Zobaczymy co nam dzisiaj przyniesie kolejny dzień. Już mamy 8 dzień, więc jest naprawdę nieźle. Zawsze może być lepiej, ale wszystko w swoim czasie. Tak jak sobie założyłem przed... Na samym początku chcę przetrwać minimum 15 dni. Zobaczymy, czy to się uda. Mam nadzieję, że tak. Ale pożyjemy, zobaczymy. Czekajcie. A, fuck, nie miałem tu iść. No dobra, to pójdziemy sobie tam. Trudno się mówi. Zbieramy sobie cały czas materiały, żaby. Żaby można by w sumie zabić. Utka z niej wylecą, zawsze to jakieś jedzenie, ale czekajcie, tu mamy borówkę. Tu marchew. Dobra, o fuck, bagna. Tam się raczej nie wybierzemy, może być niebezpiecznie dosyć, więc podziękujemy. Dobra. O, zbieramy sobie surowce. Aha, czekajcie, mamy tutaj siekierkę. Wykopiemy sobie parę drzewek. Żeby były. Tak jest. Bardzo mi się podoba w tej grze muzyczka, która nam towarzyszy. Jest bardzo fajna. Klimatyczna taka, bym powiedział nawet. Cały czas jesteśmy głodni. No z tym głodem mam problemy masakryczne, bym powiedział. No ale... Co zrobię? Nic nie zrobię. No muszę szukać jedzenia cały czas. Fak nie. Mam dwie borówki, marchewkę. Średnio bym powiedział. Kasztany też można jeść. Nie najgorzej. Czekajcie, może nam się uda zabić. Fak. Dobra. Shit. Dobra. Zabiliśmy sobie dwie żaby, mamy utka. No i dobra, troszkę... O fak, jaki głodny jestem. Cholera jasna. No niedobrze, dobra, zetniemy sobie drzewko. Profilaktycznie, żeby było. Wiecie o co chodzi? Żołądek nam się bardzo skurczył. Niedobrze. Zapasy w sumie są okej, ale te jedzenie. Cały czas brak mi jedzenia. Niedobrze, niedobrze. Dobra. Muszę się gdzieś dalej wybrać, zdecydowanie. Już tutaj teren w pobliżu obozu przeczesałem, można powiedzieć, w 100% chyba, tak mi się wydaje. Dobra. Czekajcie. Tutaj. Idzie noc, spokojnie, zdążymy. Wrócimy do obozu, musimy koniecznie coś zjeść. Żołądek nie jest w dobrej formie. Czekajcie, dobra. Dobrze, idę, pamiętam już tutaj mniej więcej jak iść. Dobra. Napalimy w czymś w ognisku. Pytanie czym? A, tym. Szyszkami. Dobra.
marchewkę. Borówki sobie wrzucimy. Te żabie łódka. No w sumie też, czemu nie. I spróbujemy coś fajnego przyrządzić. Nie wiem, co z tego wyjdzie, zobaczymy. Mam nadzieję, że to będzie pożywne. Przydałoby nam się coś rzucić. Troszkę trawą dopalimy. No i dobra. Co mamy w skrzyni? Złoto. O. W sumie trochę rzeczy jest. To nam się przyda. To jest taka opcja naprawdę rezerwowa. Troszkę to daje, zobaczcie. Już poprawił nam się głód. Zobaczcie, w sumie 114. A żołądek miałem skurczony max, więc nie jest najgorzej. Czekajcie, no chciałem iść tam, musimy iść tam. Co nam potrzeba, by się przydało więcej tych suszarni zrobić? Suszarni, no i nam potrzebne farmy są. Farmy to podstawa, mam jedną. Czekajcie, tutaj. Parasolka, parasolka nam się przyda. Zrobię sobie parasolkę, żeby była, wiecie. Wrzucę ją sobie tutaj, bo w tym dodatku bardzo często pada deszcz i to jest po prostu straszne. I taka parasolka prowizoryczna zawsze mi się przyda. Ochroni mnie trochę przed tym deszczem, więc okej. Czekajcie, co ja mogę sobie zrobić? W sumie wszystko mam, po prostu muszę iść po rzeczy, pozbierać surowce. Przydałaby mi się koniecznie lodówka. Tylko części ciężko znaleźć. Czasem z grobów wypadają, czasem trzeba zabić takiego mechanicznego konia. A walka z nim, no różnie. Różna jest, raz jest łatwa, raz jest cholernie ciężka. Zobaczymy, rzucimy sobie tu kamień. Dobra. Czekamy, aż się zrobi dzień i ruszamy tutaj. No i zaraz dziewiąty dzień. Fajnie, fajnie. Wiem, że może dużo tak się nie dzieje, ale spokojnie. Myślę, że seria się rozkręci. Oczywiście zależy ode mnie, ile przetrwam. Dorzucimy sobie. Okej, zobaczmy, co tu jeszcze można zrobić przydatnego. Pułapki na króliki są w sumie dobrą opcją. Czekajcie, tutaj miałem chyba królików dużo od groma, więc można by pułapek porobić, porozstawiać tam. Czemu nie? Patrzę, co tutaj można porobić. Ale na razie w sumie jest wszystko dobrze, mówię. Więcej suszarni, więcej farm, lodówka, takie podstawy i by się nam to ułożyło jako tako. I jedzenia, naprawdę jedzenie bardzo mało, muszę mieć więcej tego jedzenia. Potrzebuję go wręcz, chociaż teraz się troszkę doładowałem. Nie jest najgorzej. No ale dobra, czekamy na dzień. Jest dzień, lecimy. O, bakłażan jakiś bodajże. Dobra. Fajnie, fajnie. Cieszę się. Zawsze to jakaś opcja na dodatkowe jedzenie. Czekajcie, czy ja dobrze idę? Tak, idealnie. Tu jest kamień. Kamień chyba nam nie jest potrzebny. Chyba, na razie. A, tu są te mechaniczne konie. Nawet nie zauważyłem. To wiecie co? Jeden jest ten koń, jeden. Nie, a niech będzie troszkę akcji. Zobaczymy, czy nam się uda. Zobaczcie, walka z tym koniem. Pójdę trochę na żywioł. Jest! I mamy część, mamy na lodówkę, super! Bym powiedział, że bardzo super, świetnie. To jakieś złe kwiatki chyba, czekajcie, tu jest kolejna część, więc... Nie no, świetnie, mamy na dwie lodówki. Z tym coś można zrobić, chyba to można jakoś wykopać, nie jestem pewien. I świetnie, świetnie. Mamy na lodówki. Dwie lodówki. Zobaczę sobie. A, nie zobaczę sobie raczej. O, shit. Tam nie chcemy iść raczej. Tam jest niebezpiecznie bardzo. No,
ta walka z tym mechanicznym koniem łatwa. Myślałem, że będzie troszkę trudniej. Dobrze, że on był sam, bo w takich miejscach często dwa te konie występuje, trzy, cztery. To można na pewno wykopać. Może młotkiem to można rozwalić też. Nie mam pojęcia. Dobra. Więc czekajcie, tam raczej się nie udamy, ale może tutaj troszkę odbijemy. To jakieś tereny bardziej leśne. Dobra, może sobie troszkę jeszcze skopiemy drzewa. Drewna nam jest potrzeba. Skończy nam się zaraz siekierka, tak jest. Robimy nową. Okej. Też muszę, tak się zastanawiam, czy nie wykopywać tych krzaków borówek, trawy nawet, patyków i sobie sadzić koło obozu, żeby po prostu mieć. To jest naprawdę fajna opcja. No i się zastanawiam się, chyba tak będę robił. Shit. No to tutaj raczej zamknięty jest teren. Nie chcę się tam wybierać, nie zamierzam. Czekajcie, troszkę żołądek, zjemy sobie to. No, trochę nam dało. O shit, a co tu jest? Kurczę, jakie ja dzisiaj fanty znajduję. Co to jest? Nie mam pojęcia. Fuck. To jest chyba zły kwiatek, nie powinienem go brać. To nam się przyda, ale... Czekajcie, zobaczymy, czy jeśli zrobię młot, to się uda mi rozwalić? Tak. A tylko z tego kamień wypada, myślałem, że... to nie opłaca się tego rozwalić jak na razie. Czekajcie, czy mam na łopatę? Muszę zrobić. Wrócimy sobie do obozu w nocy, zrobię łopatę i tak będę chyba robił, wiecie? Wyjdzie mi to na dobre. No i będziemy sobie wykopywać te borówki. Nawet trawę, nawet te patyczki, żeby były. Żebym miał. Okej. Czekajcie, gdzie ja miałem odkryte bawoły? Tutaj chyba gdzieś, albo tu, już nie pamiętam. Trochę ostatnio nie grałem. No ale dobra, przejdziemy. Bawoły też ważna rzecz. Musimy tam. Bawoły bardzo ważną rzecz dają. Kupę po prostu. I to jest bardzo ważne, tym można sobie... Fakt, te złoto zostawiłem. Siać, to wiecie mi, o co mi chodzi chyba. Nawóz to jest, o, troszkę mi wyleciało to z głowy, nie wiedziałem, jak to się nazywa. Nawóz to jest tak zwany nawóz i tym się nawozi i po prostu szybciej rosną borówki, czy też... No, inne rzeczy, pokażę wam. Jak będzie okazja, oczywiście, ale większość z was chyba i tak wie, o co chodzi. Pewnie znacie się bardziej na tej grze niż ja. Prawdzie mówiąc, ja dużo o tej grze nie wiem, no ale... To nie jest ważne. Dobra. Rzuciliśmy wszystko na bogato. I co teraz? Zrobimy sobie łopatę. Dobra, jest łopata. Co jest nam potrzebne na lodówkę oprócz... Złoto mamy i kamień. Chyba da się to zrobić. Tutaj już mamy naprawdę tak zapełnione i muszę sobie zrobić drugą skrzynię. Ta parasolka się kończy. Wyczerpuje bez sensu dla mnie. Jeśli się jej nie używa, to jakim prawem ona się zużywa? Dobra, kamyk. Tak, czekajcie. Tak jest. Food. No i mam lodóweczkę, icebox. Świetnie. Czy uda nam się od razu zrobić drugą? To jest pytanie. W sumie... Nie no, dwie od razu bym zrobił. No po co czekać? Poczekajcie. Hopla. Tak jest. Postawimy sobie tutaj. Mamy dwie lodówki, świetnie. Bardzo fajnie. Teraz tylko poczekajcie. O, wrzucimy sobie tu. To posadzimy. Plant. Okej.
ugotujemy coś. Garnek drugi by się nam później przydał, ale to w późniejszym etapie, można powiedzieć, bo na razie tego jedzenia jest tyle co nic, niestety. Wrzucimy sobie tu to. Dark, to można spalić. Rzeczy przechowywane w lodówce będą dłużej będą zdrowe. Nie będą się psuły. O tak, może to powiedzieć. Troszkę się dzisiaj motam, no ale nic, musicie mi wybaczyć. Jeszcze mam czasami takie momenty, że nie wiem, co powiedzieć, jak to ująć słowa. Czasami się zdarza, no ale jest coraz lepiej. Dobra. Wiecie co? Przydałaby nam się druga skrzynia. Znowu to zrobiliśmy. Zjemy sobie to od razu. Troszkę nam dało. O, pełnia jest. Fajnie. Mamy pełnię. Czekajcie. A, skrzynię miałem robić. Skrzynię miałem robić. Chyba nam potrzebne trzy deski. A nawet... Dobra. Świetnie, tutaj będziemy musieli sobie zrobić podział jakiś. Tu jest zapełnione, wsadzimy sobie to tutaj. To tutaj. O, to tutaj. Te kwiatki mi się psują, no ale nic. Trudno. Młot, młot mi chyba się na razie raczej nie przyda. Szyszki też. No dobra, ogarnęliśmy sobie. I wiecie co, będę kończył powolutku. Odcineczek w miarę mi się udał, mamy lodówki, była walka. No fajnie, fajnie w sumie, wszystko się fajnie złożyło. W następnym odcineczku chyba pójdziemy sobie może na te bawoły i będziemy dalej eksplorować świat, bo mamy bardzo mało mapy odkrytej, więc wszystko przed nami. Dobra, będę się z wami żegnał, dzięki za obejrzenie, jeśli wam się spodobało, możecie zostawić łapkę w górę, skomentować film, a jeśli ktoś tutaj jest nowy, to zapraszam do subskrypcji kanału, by być na bieżąco. Dzięki, trzymajcie się, hej, cześć, na razie.